Oblicz moment bezwładności względem osi x, y, z układu przedstawionego na rysunku poniżej. No i dane do tego rysunku są tutaj. Na temat momentu bezwładności nieco wspomniałem w niezbędniku matematycznym. Pewnie zauważyłeś, że jest to bardzo ważna wielkość w dynamice ruchu obrotowego. Praktycznie w każdym wzorze się pojawia. Tutaj ten wzór pokazuje, co to jest moment bezwładności. A mianowicie moment bezwładności jest to suma iloczynu masy razy promienia do kwadratu. Generalnie bezwładność to jest taka cecha ciała dążąca do tego, żeby jakieś ciało pozostawało w spoczynku albo żeby poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym.